No siemano ludziska i jesteśmy sobie tutaj. Nic nie zrobiłam poza odcinkiem, tylko wyszłam z domu. Dzięki owieczko, że tu byłaś. Dzięki. Masz gdzieś swoją siostrzyczkę? Albo coś zjedz! Zjedz coś! No zjedz coś! Sorry, że się... No... Wpadajcie na kanał Kiunia Games i zasubskrybujcie z dzwoneczkiem. Dajcie łapę w górę. I polecajcie znajomym ten filmik. Idziemy do mojego budynku, znaczy to jest mój domek. Możliwe, że w następnym odcinku będzie tajemniczy gość, ale jeszcze nie wiadomo, jak wyjdzie z naszym połączeniem, ale bardzo możliwe, że będzie. Mi się szczerze, strasznie cieszę, że możliwe, że będzie na moim odcinku. Ostatnio nagrywała, znaczy... Ogląda moje odcinki, nawet mi o tym mówiła, że oglądałam ostatnio twój nowy odcinek, nie? Więc jest bardzo fajna. Zjemy pyrka. I szukamy mojego domku. O, to jest ten mój stary domek, przed którym się chowałam. No, tutaj mnie prawie zabili pierwszy raz. Pamiętacie to? Bo ja nie. A nie! Tak! Bo ja to wstawiłam. To był pierwszy. Plącze mi się! O nie! Kurde! Nie zrobiłam tytułu przed poprzednim odcinkiem. Będziemy barwić nasze łóżko na żółto. Tak, chyba że coś nie wypali. Może tak wyjść. Nie, jednak wypali. I mamy śliczne żółte łóżeczko. Lepiej się czuję. Ja dopiero się zorientowałam, że jest noc. Cieszę się, że nagrywamy. O ja, co by tu porobić? Mam pomysł. Enderman. Nie lubię Endermanów. Znaczy, tak powiem, że zrobimy sobie porządek z ekwipunkiem. Czyli weźmiemy przepalone żelazo. Zrobimy sobie wszystko, czego nie mamy. Czyli te dwie rzeczy. Badyle sobie zrobimy. Nie mogę sobie nigdy... Nie mogę nigdy opanować, gdzie są badyle. Napiszę badyle. Albo patyki normalnie. Pa. A co to jest? A to żelazo zapadnie. To na pewno sobie... A no tak, bo najpierw musimy chyba mieć deski. No i zrobimy sobie. Miecz mamy. Kilof żelazny też mamy. To łopatę. Siekierę. I na bogato lecimy. Nie, nie możemy. Dobra, nie mam patyli. Nie no, musimy na szyfcie to zrobić. No wej, dajcie mi te badyle. A no tak, nie mam miejsca w akwie.
Ale nawet skrzynki nie mam, no. No dobra, to zrobimy sobie skrzyneczkę. Jak ją znajdziemy, oczywiście. Nie, to nie jest skrzynka, to też nie jest skrzynka. Ja się kiedyś po prostu nie ma tu niczego, co mogłabym znaleźć. Czemu? Tak, skrzynka jest potrzebna. Wszystkie. Tak. Kacie. Zobaczymy moją ten akcję. Nie lubię latać, no bez tego. I o wiele lepiej. Raz, dwa. Na skrzynię na stówę wystarczy. No i jest w porządku. Schowamy tu niepotrzebne rzeczy. Nie, ziemniaki są potrzebne. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. Nie, siekiera jest potrzebna. No dobra, tam najważniejsza jest siekiera, a ją mamy, bo będziemy kopać drewno, najlepsze co może być, nie? Nie, to nie jest najlepsze co może być. Sorry, że będę patrzyła jaki jest czas, ale muszę jednak wiedzieć, bo ja mam limit, nie? A jak go przekroczę, to jakby się staje tak, że nie będę mogła przesłać tego filmiku. Tego nie ma większych filmików niż 15 minut. Ponieważ mój limit to 15 minut. I będziemy zbierać drewienko. Ale po co, ktoś się zapyta? Po to, że odłożyć. Dobra. Po to, że będziemy zbierać na nasz nowy dom. To trochę potrwa. Giganta zjemy. Tak. Ja, dobra. To było trochę dziwne, ale nic się nie stało. No dobra, no to ścinamy giganta, czyli najgorsze, co można ścinać w Minecraft. To jest moja taka, wiecie, dla mnie. No bo zawsze, i to zawsze, trzeba sobie się podsadzać w gigancie. Jak ktoś ma dobry sposób na ścinanie tych gigantów, to powiedzcie mi. A ja po prostu wejdę na te liście i będę je od góry ścinała. Bo jak nie wspominałam, to giganty są najgorsze. A chyba wspominałam. To chyba będzie o wiele wygodniejsze, nie? A później to się zbierze po prostu. I spadłam. No serio, no jak te giganty ktoś mógłby ścinać? Znaczy drewna z nich dużo jest, nie? Ale jeśli tak ciężko ścina. Nigdy bym nie pomyślała, że kiedyś będę
że kiedy z gigant to będzie takie utrudzenie. Ile mam już tego drewna? 36. Trochę ciemnego też możemy uzbierać. Sorry, bo to jest taki odcinek ze ścinania drewna, ale to później to tylko później się zaczyna ścinanie drewna, więc przez jakieś kilka minut będziemy ścinać drewno. Czy to nie jest idealne? Już myślałam, że tam wyrosło drzewo z cobblestone'a. Znaczy najpierw zajmiemy się tym drewnem. Później zajmiemy się ciemnym drewnem, a na końcu brzozowym. Znaczy ja się zajmę pewnie. W następnym odcinku już powinno być bardzo, bardzo dużo tego drewna. I tajemniczy gość zapewne pomoże mi zbudować na ten dom. Znaczy chyba, że się nie zgodzi, no to... Ale bardzo możliwe. A jak ktoś umie budować w Minecrafcie ładnie, to ma bardzo fajnie. No bo ja za bardzo nie umiem. Powiem. I czeskie szkielet. No szkielet, ty zawsze musisz do mnie strzelać jednak. Ja do was się tak ładnie odzywam. A ty dla mnie taki jesteś. Zobaczmy, czy widziałem ze sobą miecz. No oczywiście, że nie wiedziałam. I musimy się siekierą robić. Mam zużytą. Nawet do mnie podejść się nie, do niego podejść się nie da. Kostek! A co ty na to? Idziemy po kości. Bo kości nam się przydają. Tam jeszcze jest? Nie, oki. Czego dostaliśmy? Ile? Oki. Musieliśmy go zabić, bo kostek nie da nam się. Znaczy nie da nam się jakby ściąć drewna. Więc musieliśmy go zabić. No dobra, już będziemy kończyć powoli. Jeszcze zetniemy trzy drzewa, łącznie z tym. I powoli będziemy już kończyć, no bo... Muszę kończyć, bo mam przeskazanie. Ja, ale mi przeskazają, oki. To robimy sobie. Czekajcie, da się to jakoś... Oki. Zaraz już będzie jaśniej, bo jakby mam zgaszone światło w pokoju. No dobra to. Pa! Wszystkim. Siema!